Nowe święte Atanazy w Kościele i papież Sedewakantystów. Oskarżenia o schizmę i ekskomunika arcybiskupa Vigano. Czy już gotowa jest nowa Msza bez konsekracji na Watykanie? I kto twierdzi, że lepsze są puste kościoły niż Msza Trdencka? Zapraszam. Ten odcinek powstał dzięki wsparciu patronów. Na naszym profilu trudno być katolikiem, ale warto. Na patronite.pl oraz wspierającym nas na zrzutce i na kanale YouTube. Wszelkie linki znajdziecie na dole, jeśli chcecie patronować naszej dziennikarskiej pracy, która otwiera oczy ludziom na prawdę o Kościele, to zachęcam Was do cyklicznej pomocy. A teraz do dzieła. Arcybiskup Carlo Maria Vigano jest winny schizmy. Został ekskomunikowany dnia 4 lipca tego roku przez Dykasterię Nauki Wiary. Dykasteria Nauki Wiary jest dawną Inkwizycją Świętą. Wydała ona oświadczenie, że arcybiskup Wigano jest winnym przestępstwa schizmy, uzasadniając to tak. Wyrażał odmowę uznania i podporządkowania się najwyższemu papieżowi, odrzucił wspólnotę z członkami kościoła, podległymi mu oraz odmówił uznania prawowitości autorytetu nauczycielskiego soboru watykańskiego II. I to jest koniec cytatu. Otrzymał ekskomunikę latę sentencję zgodnie z kanonem 1364. Paragraf pierwszy KPK i już teraz arcybiskup nie może oficjalnie sprawować sakramentów, na co sam odpowiedział w mediach społecznościowych. To, co przypisuje mi się jako wina, jest zapisane w dokumentach, potwierdzając wiarę katolicką, którą wyznaję w całości. Jako następca apostołów twierdzę, że pozostaje w pełnej komunii z Rzymem katolickim, apostolskim, z magisterium rzymskich papieży oraz nieprzerwaną tradycją doktrynalną, którą wiernie zachowuje. Oraz odrzucam i potępiam skandale. Błędy, herezje Jorge Bergoglio, które są manifestem tyrańskiego sprawowania władzy, realizowanego wbrew celowi, który legitymizuje władzę w Kościele. Władzę, która jest zastępczą władzą Chrystusa i jako taka musi być posłuszna tylko Jemu. I aby oderwać się, dalej cytuję słowa Vigano, od komunii kościelnej. Musiałbym najpierw nawiązać z nim komunie, co nie jest możliwe, ponieważ sam Bergoglio nie może być uważany za członka kościoła z uwagi na jego liczne herezje oraz jego oczywistą niezgodność z rolą, którą nieważnie i bezprawnie pełni. Oskarżam Jorge Bergolio o herezję i schizmy i proszę, aby został osądzony jako heretyk i schizmatyk i usunięty z tronu, który niegodnie zajmował przez ponad 11 lat. Jest oczywiste, że skoro heretyk nie jest w stanie objąć papiestwa, nie jest ponad biskupami, którzy go osądzają. I na tym koniec y, cytatu ze słów arcybiskupa Wigano. A co spowodowało tę decyzję Watykanu? W 2023 roku arcybiskup Carlo Maria Wigano ogłosił publicznie, że Jorge Bergoglio, papież Franciszek, nie jest jego zdaniem prawdziwym papieżem, ale uzurpatorem nielegalnie obejmującym urząd papieski. I to stwierdzenie ściągnęło w tym miesiącu na niego niedawno, właśnie, ekskomunikę z dnia 4 lipca. Wigano suponuje, że zna prawdziwe intencje papieża i wie, że jego wybór jest nieważny. Nazwał Franciszka Dzikiem Winnicy Pańskiej, założył własne seminarium, zaprzyjaźnił się z biskupem Williamsonem, byłym biskupem, członkiem Bractwa Świętego Piusa, który jest sedwakantystą, dziś samowolnie święci księży, tworzy struktury kościelne, sedevakantystyczne. Przypomnę, że sedwakantyzm oznacza, pusty tron, i przekonanie, że absolutnie nie mamy papieża na tronie piotrowym, przynajmniej od Piusa XII. Niektórzy sądzą, że nawet od Piusa V. mają też swoich papieży, bo wiele frakcji we frakcjach sedowakantystycznych ogłasza co rusz swoich nowych papieży. No ale wróćmy do papieża Franciszka który bardzo centralizuje władzę, absolutyzuje tą władzę odnośnie tradycji, natomiast oddaje tę władzę całkowicie episkopatom w kwestii doktryny, a także jej erozji tak naprawdę, jak schizma w Niemczech, czy kościoły tęczowe oddane ideologii i kultowi LGBT. Właśnie w trakcie tego pontyfikatu apodyktycznego, autorytarnego wybucha największa schizma, której pojawienie się było do przewidzenia, bo jest to bardzo autorytarny sposób rządzenia. Przynajmniej w odniesieniu do tradycji. Ta można powiedzieć bomba w kościele, ta schizma była do przewidzenia w kościele. Dlatego że papież Franciszek nie zrobił nic, żeby utrudnić Wigano inną decyzję. Poprzez swoje dokumenty zach zachowania, akty sam zachęcał, torował drogę do ultraradykalnych postaw wśród hierarchów i ludzi świeckich. Wygląda na to, że arcybiskup Wigano teraz został nową głową kościoła sedewakatystycznego, który twierdzi, że kościół nie może się mylić ani w nauczaniu zwyczajnym, jak i nadzwyczajnym. A skoro tyle błędów popełnił Sobór Watykański i Franciszek i tyle dokonał herezji, to Wigano i podobnie mu sedevagantystyczni hierarchowie uznają ten kościół za fałszywy, detronizując po prostu papieży. Pytanie, czy opierają się, jako najwierniejsi tradycjonaliści w cudzysłowie, czy opierają się na świętej tradycji? Bo jak z tego, co wiemy wszyscy, w ani ułamku zdania Święta Tradycja nie legitymizuje świeckich czy indywidualnych hierarchów do sądzenia papieża jako niepapieża, do ogłaszania go niepapieżem. Wiemy, że papież, nasz Franciszek, mówi jedno, drugie robi, bardzo często zmienia zdanie, jest nieobliczalny w tym, co robi i mówi. Jednak środowisko Tradycji nie jest monolitem, jest podzielone na różne właśnie środowiska, grupy, instytuty i bractwa, które często dzielą niuanse, a czasem i przepaści teologiczne. Więc. Wrzucanie, czy próba wrzucania nas do jednego worka jako wszystkich tradycyjnych katolików, którzy myślą tak samo i są monolitem, jest nieuprawnione i niedorzeczne. Mapa tradycji to jest bardzo skomplikowany twór i głosy wobec arcybiskupa Wigano już są jaskrawo podzielone w środowisku. Jedni poszli za nim, inni przeciwko, a jedni się szczerze wstrzymują. Analizując se przez parę lat i zachowanie wyznawców tej idei, Niezbicie twierdzę, że jest ono bardzo podobne do protestantyzmu, ale o tym zaraz będę mówiła. I tu samo Bractwo Świętego Piusa odniosło się do odrzucenia autorytetu papieża przez arcybiskupa Vigano, ogłaszając, że arcybiskup Carlo Maria Vigano, który został oskarżony o schizmę, nieustannie powołuje się na przykład założyciela Bractwa Świętego Piusa, arcybiskupa Marcela Lefebra. I jak podało w komunikacie... Arcybiskup Lefebvre nie był sedewakantystą w przeciwieństwie do arcybiskupa Vigano. I cytuję, istnieje jeden punkt, który wyraźnie odróżnia arcybiskupa Vigano od założyciela Bractwa Świętego Piusa X. Arcybiskup Vigano jasno zadeklarował się w swoim tekście jako sedywakantysta, innymi słowy, jego zdaniem papież Franciszek nie jest papieżem, napisało Bractwo. Jak arcybiskup Vigano to wyjaśnia? Według Wigano kardynał Bergoglio uważał papiestwo za coś innego niż w rzeczywistości, zaakceptował urząd papieski bez pełnej zgody, a ten błąd miał skutek w postaci braku ważności jego akceptacji. Pontyfikat byłby zatem pontyfikatem zastępczym, podaje Bractwo Świętego Piusa. Arcybiskup Lefebvre dalej cytuje, i założone przez niego stowarzyszenie nie ważyli się wejść na tę niebezpieczną drogę. I tyle jeśli chodzi o Bractwo Świętego Piusa. Najbardziej prominentni działacze w środowisku tradycji, konserwatywni działacze, dziennikarze, hierarchowie, również natychmiast zabrali głos w tej sprawie, podobnie jak Bractwo Świętego Piusa. Portal LifeSite News porównał podwójne standardy stosowane przez Rzym wobec duchownych. Podając przykład słoweńskiego księdza Marko Rupnika, artysty i byłego jezuite, który jest zhańbiony potężnym skandalem seksualnym, bo jest oskarżony o molestowanie wielu zakonnic, bodaj nawet ponad 20 i zęcanie się nad nimi e, psychiczne, a także właśnie seksualne. Został on owszem wydalony z Towarzystwa Jezusowego i ekskomunikowany, czego nawet nie opublikowano, ale został przyjęty do diecezji koperskiej pod koniec sierpnia 2023 roku. Według dokumentu, podpisanego przez biskupa Biziaka na prośbę samego duchownego. Więc Rupnik cieszy się cały czas dobrą opinią, mimo swoich grzechów, mimo skarżeń, jest prominentną postacią w kościele i dalej tworzy swoje mozaiki, bo jest to artysta. Jedną z mozaik stworzył już po skandalu, tuż po skandalu, którą wykonał na życzenie samego generała zakonu jezuitów. Więc podwójne standardy, jakie Watykan stosuje wobec wiernych, duchownych oraz wobec decydentów, jak ksiądz James Martin, gorliwie wdrażające agendę tęczową w szeregi kościoła, czy zwolenników LGBT, aborcji, są bardzo widoczne, bolesne i haniebne. I zauważa to już każdy. Ale czy postawa arcybiskupa Wigano to dobra droga? I kolejnym hierarchą, który odniósł się do tej sytuacji jest biskup Strickland. Powiedział tak, znajdujemy się w dziwnym momencie historii kościoła, kiedy arcybiskup Vigano zostaje szybko ekskomunikowany, a Teodor Makarik, kardynał, pozostaje nieekskomunikowany, mimo że ujawniono lata jego zbrodni przeciwko kościołowi. Zamiast zająć się poważnymi pytaniami, które podnosi arcybiskup Vigano, jest on usuwany z kościoła i uciszany, tymczasem Makarik jest w kościele cały czas wspierany. Przypomnę, że Makkarikowi postawiono szereg zarzutów o pedofilię, o przestępstwa wobec już małych pięcioletnich chłopców oraz starszych ministrantów, no ale cieszy się on spokojnym życiem. I tak zgodzę się, że w kościele zdecydowanie brakuje debaty na temat zachowań, dokumentów, aktów heretyckich czy słów wypowiadanych publicznie i prywatnie przez franciszka, które są po prostu skandaliczne bardzo często. Takiej szczerej, otwartej debaty, która nie kończy się więzieniem, prześladowaniem, oskarżaniem, o schizmę czy wykluczaniem ale prowadziłaby do konkretnych wniosków Kościół, jak i papiestwo. I znalazłam bardzo ciekawą też wypowiedź biskupa Schneidera, który mówi wyraźnie, że nawet jeśli ktoś popiera teorię automatycznej utraty władzy papieża z powodu herezji, bazując na tym jednym złotym zdaniu, wyrwanym zresztą z kontekstu św. Roberta Bellarmina, doktora kościoła, to i tak żadna indywidualna osoba, biskup, kardynał czy świecki, nie może tak po prostu publicznie osądzić papieża, okłaszając, że nie jest papieżem detronizować go mocą własnego prywatnego osądu, prywatnej opinii. Do tego ma prawo kolegium kardynalskie, które wydaje oficjalny dokument lub przyszły papież. To jest yy, prawowita władza, która ma kompetencje do tego by właśnie wydać taki dokument. Nikt nie wydał oświadczenia oficjalnego o utracie przez papieża Franciszka władzy do tej pory. Czy powstał jakiś dokument kolegium biskupów, oświadczenie oficjalne o utracie urzędu przez papieża Franciszka do tej pory? Wyszczególniające w nim konkretnie herezję, datę tych herezji, kiedy się wydarzyły? Nie. Robią to na razie poszczególni księża, jak ksiądz Minutella z Włoch, czy Altman z USA, czy biskup Williamson, czy teraz Wigan, arcybiskup. Święta tradycja naucza, że żaden pojedynczy biskup, kardynał, czy świecki nie może sobie wydać oświadczenia o utracie władzy przez papieża. Poprzez herezję. Nawet jeśli pojedynczy biskup czy ksiądz jest przekonany o oficjalnej herezji papieża materialnej, nie ma władzy, by eliminować jego imię z odprawianej mszy świętej. I tu zacznijmy od definicji herezji. Artykuł 751 kanonu mówi wyraźnie, że herezja to uporczywe po przyjęciu sztu zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej. A schizma to odmowa uznania zwierzchnictwa biskupa rzymskiego lub utrzymywania wspólnoty z członkami kościoła uznającymi to zwierzchnictwo. W kolei artykuł 1404 jednoznacznie naucza, że stolica piotrowa nie może być sądzona przez nikogo. I tu święty Robert Bellarmine mówi, że jeśli papież popełni publiczny akt herezji, traci ipso facto automatycznie władzę, ale wymagane jest przypomina biskup Schneider, oficjalne oświadczenie właśnie, deklaracja soboru biskupów, powtarzam, lub przyszłego papieża. Święty Robert Bellarmin uczy, że papież, który sądziłby papieża poprzednika za herezję, ratyfikowałby jedynie zaistniałą publicznie herezję. I jak najbardziej można stawiać opór papieżowi, tak złemu papieżowi, gdy ten nastaje na wiarę, mówi święty Robert Bellarmin. Ale zawsze z szacunkiem dla jego urzędu i osoby. Święta Brygida, Święta Katarzyna ze Sieny napominały papieży, czyniąc to z wielkim szacunkiem. Dlatego ostrzeganie ludzi o błędnym nauczaniu nie może być równoznaczne z przekonywaniem ich do tego, że papież to nie jest papież. I tutaj zastanówmy się, czy jest osobisty szacunek w zachowaniu arcybiskupa Wigano wobec Franciszka. Zgadzam się, że papież Franciszek nie jest już pasterzem, którego moglibyśmy słuchać lub naśladować. Bo w innym przypadku doszlibyśmy do wiary protestanckiej okraszonej teologią wyzwolenia z nastawieniem proemigranckim, proekologicznym, proekumenicznym, prolawendowym itd., itd. Ale wakantyzm jest niewiarygodnie podobny do protestantyzmu. Bo wyrywkowo traktuje się tutaj zapisy ojców i doktorów kościoła i soborów czy encyklik. Dosłownie podaje się zdania i na tym się bazuje. I to czynią protestanci z Pismem Świętym. A to jest wysoce niebezpieczny proceder prowadzący do ustanowienia siebie samego sędzią papieża, czyli takim rodzajem papieża. Tu ani arcybiskup Wigano nie podał dowodów na nielegalność papiestwa Franciszka, na to, że jest uzurpatorem. Nie ma żadnych dowodów, są na razie tylko domysły, to wszystko jest w sferze domysłów. Nie ma żadnego oficjalnego dokumentu, który byłby gremialnie wydany przez chociażby garstkę konserwatywnych kardynałów, biskupów, książąt kościoła. Więc tutaj sedewakantysta tworzy i czyni siebie autorytetem, jednocześnie odbierając innym to prawo do decyzji o, o tym, czy chce mieć autorytet, czy nie. W tym momencie sedewakantyści czynią samych siebie autorytet są stają się dla samych siebie papieżami, sędziami, autorytetami w kwestiach moralno-dogmatyczno-teologicznych i tak nie uznając wierzchnictwa danego papieża, twierdzą, że bez głowy widzialnej Kościół może istnieć już ponad pół wieku i tak zastanawiam się do czego prowadzi sedewakantyzm, czy idzie w kierunku ateizmu? Gdzie jest ten koniec? Gdzie to się kończy? Pamiętajmy, że zdamy sprawę z każdego absolutnie słowa wypowiedzianego do ludzi. My tutaj, każdy z nas. Jak to jest olbrzymia odpowiedzialność i ciężar spoczywający na nas. A co dopiero, jaki zaciągamy grzech, winę, gdy wmawiamy innym jako zwyczajny, wierny świecki, nie wiem, elektryk, programista, lekarz, szatniarz czy sprzedawca, że papież nie jest papieżem. Jakaż to jest bezmierna odpowiedzialność duchowa, którą bierzemy na siebie, za siebie i za innych ludzi. Nadal jesteśmy ludźmi pełnymi pychy, łamności Każdy z nas. Musimy mieć to na uwadze. Więc by rozstrzygnąć taki poważny problem, trzeba człowieka pokroi świętego Tomasza Zakwinu, ale doktor Anielski był jeden i świętości biedaczyny zasyżył św. Franciszka. A nie moli książkowych, zwyczajnych, świeckich, którzy chcą rozwiązać Kościół w taki ludzki sposób, najprostszy, najbardziej osiągalny, najszybciej osiągalny, najprostszy sposób. Dzięki Bogu, że ja takiej odpowiedzialności ciężaru nie biorę na siebie, mam nadzieję, że Wy też nie. Arcybiskup Lefebvre też nie wziął na siebie tej odpowiedzialności. Mimo, że Potępiał pewne błędy, mówił o mszy nowej jako o mszy niegodnej, tak? to jednak nie zerwał jedności z Rzymem i cały czas uznawał zwierzchnictwo papieża. Więc jak my, jako podrzędni świeccy, możemy detronizować papieża, ogłaszać nowych papieży, czy y, odprawiać mszę według na przykład Piusa V, no bo już nie uznajemy żadnych zmian wprowadzonych przez Kolejnych papieży w ciągu kolejnych 400 lat po Piusie V, na przykład. Co innego kontestować i oceniać papieża, co innego stawiać opór i nie słuchać, czy nie iść za nim, jak nauczał papież Eugeniusz, nie zgadzać się na herezję papieża, co innego ogłaszać, że nie jest papieżem. To jest kolosalny ciężar moralny, jakiego nie ważyłabym się w ogóle wziąć na siebie, mimo że w tradycji jestem pięć intensywnych lat, jeździliśmy po całej Polsce, teraz jeździmy po Europie. Analizujemy książki, poznajemy kapłanów, rozmawiamy na wszelakie tematy, w tym na temat właśnie sedewakantyzmu. I ja nie doczytałam się u św. Belarmina mimo wszystko, że człowiek świecki czy jeden poszczególny hierarcha indywiduum może osądzić papieża jako niepapieża. Więc czym jest sedewakantyzm? Jest to nowinka w kościele, jest to całkowita nowość w kościele. Arcybiskup Lefebry zachował ten umiar i pomimo kar, prześladowań, obstrukcji ze strony Rzymu, Mówił o swoim niezadowoleniu z soboru watykańskiego i z Nowej Mszy, to jednak naprawdę był, tak jak powiedziałam, wierny Rzymowi. Chociaż pod kątem teologicznym, papież wcześniejszy nie różnił się od Franciszka. Niczym. To jest ten sam modernizm. W nowej odsłonie ten sam modernizm. Więc żaden hierarcha pojedynczy nie ma legitymacji do zdejmowania z urzędu papieża. Pytanie, gdzie dowody pigano na to, że papież jest uzurpatorem i że ma złe intencje. Skoro sedowakantyści są wierni tradycji, to czemu jej zaprzeczają, podciągając swoją tezę pod wyjęte z kontekstu cytaty? Czemu będąc wiernymi świętej tradycji, bo tak twierdzą, są jej niewierni? No bo w kółko powtarzają jak mantra słowa świętego Balarmina, czy parę innych zdań, którym nadałem, nadali moc sprawczą i na tym opierają całe swoje przekonanie, że nie ma papieża. Święty Balarmin nie uzasadnia odrzucania autorytetu. I takiej podstawy sedewakantystycznej. On w ogóle o tym nie mówi. On broni ponad wszystko papieża jako niezdolnego do trwania w formalnej herezji, bo Duch Święty prowadzi kościół i przyobiecał, że bramy piekielnego nie przemogą. Jeżeli nie mamy widzialnego Piotra, to gdzie jest kościół, bo tam gdzie jest Piotr, tam jest kościół. I tą postawę sedewakantystów porównałabym właśnie do postawy heretyka Savonaroli, który nazywał papieża antychrystem, bo ten był po prostu rozpustnikiem, prowadził się niemoralnie. Owszem, chronił ortodoksji, ale prowadził się niemoralnie. Savonarola został spalony na stosie za swoje błędy, nienawiść do papieża, założył swój własny, można powiedzieć, kościół we Florencji, wprowadził teokrację, bigoterię, palił lusterka. I jak go podsumował święty kardynał John Newman, były Anglikanin? Był to syn świętego Dominika pod względem siły woli, surowości obyczajów i gorliwości uchwały Domu Bożego. Lecz przymiotów tych nie utrzymywała w nim w równowadze pokora, przeceniając samego siebie Powstał on przeciw tej potędze, na którą ktokolwiek napada, sam sobie ciężką krzywdę wyrządza. Koniec cytatu. Do decyzji Watykanu odniósł się także Mel Gibson, powszechnie znany jako sedewakantysta właśnie, co bardzo ym, razi w jego postawie to ta dwoistość moralna, przewrotność można powiedzieć, bo uczestniczy w mszy łacińskiej w swoim kościele codziennie, wybudowanym przez siebie, ale żyje już z trzecią kobietą, nieślubnym dzieckiem, w permanentnym... Ym, Widocznym dla wszystkich grzechu śmiertelnym, więc jest to zapytajmy się, postawa katolicka. Co się stało w ogóle z Melem Napisał list do arcybiskupa Wiganu. To naprawdę oznaka honoru, że ktoś cię odrzucił z fałszywego kościoła. Dla mnie i dla wielu jesteś najważniejszym bohaterem. Jak zawsze trafiłeś w sedno, jeśli chodzi o nielegalność franciszka. Podziwiam Twoją odwagę w wyrażaniu tego, ale przede wszystkim utrzymywaniu wierności prawdziwemu kościołowi. Jesteś współczesnym atanazem. Mam pełen szacunek dla sposobów, w jaki bronisz Chrystusowego Kościoła. Zgadzam się z Tobą w stu że posoborowy kościół Soboru Watykańskiego II jest kościołem fałszywym. Oczywiście nazwanie schizmatykiem i ekskomunikowanie Cię przez Jorge Bergoglio jest jak odznaka honoru, gdy uważa się go za całkowitego apostatę. Pamiętajcie, że schizma wymaga innowacji, czegoś, czego nie zrobiliście, ale czegoś, co robi Bergoglio z każdym oddechem. Jest zatem schizmatykiem, jednak ipso facto to sam siebie ekskomunikował poprzez swoje liczne publiczne herezje. Kanon 188 Kodeksu z 1917 roku. Jak już wiesz, nie ma władzy by Cię ekskomunikować, ponieważ nie jest nawet katolikiem. Mam nadzieję, że Bergoglio również mnie ekskomunikuje ze swojego fałszywego kościoła. Bergoglio i jego kohorty mają ubrania i budynki ale ty masz wiarę. Pytanie, czy arcybiskup Wigano to nowy święty Atanazy? Zdecydowanie jest różnica między jego postawą a postawą tego świętego. Mimo że papież Liberiusz milczał na herezję, nawet na nią przyzwolił, nie zareagował odpowiednio i przyłożył się do ekskomunikii świętego Atanazego, to jednak nigdy publicznie nie wyrażał się święty Atanazy z takim brakiem szacunku do głowy kościoła, nigdy go nie detronizował, nigdy nie nazywał go nie papieżem. Nie osądzał, że nie jest papieżem. Papież Liberiusz, skazany na wygnanie, początkowo popierający Atanazego, został nakłoniony do podpisania niejednoznacznego świadczenia z pominięciem nicejskiego credo, tego słowa współistotne w credo. Za co Liberiusz został potępiony jako przyzwalający na ariańską formułę credo. Jednak co zrobi św. Atanazy? Nie ogłaszał i nie sądził publicznie Liberiusza jako nielegalnego papieża, który traci władzę i facto, bo jest heretykiem. Czy jest zwolennikiem błędnej nauki heretyckiej? Na wygnanie skazywali świętego Atanazego cesarze i synody biskupów ariańskich, a kolejne prawowierne sobory znowu utwierdzały i potwierdzały cyklicznie jego niewinność. Dlatego był wygnany wiele razy i powracał. Ojcowie synodów byli kontrolowani przez cesarzy, którzy nieraz byli Arianinami lub sojusznikami tej herezji ariańskiej, więc to cesarze skazywali świętego Atanazego na wygnanie de facto. I te synody, właśnie biskupów, Ariańskich, a sam święty nie walczył z papieżem, ale z herezją ariańską w osobach właśnie biskupów ariańskich i władzy świeckiej, która sprzyjała heretyckiej formule credo. I pomiędzy też arcybiskupem Bigano i arcybiskupem Lefebrem są ogromne, bardzo jaskrawe, widoczne różnice. Bardzo Was proszę o komentarz, co uważacie na temat postawy Mela Gibsona, na temat jego słów bardzo radykalnych, z którymi yy, można się zgodzić w wielu punktach. Pytanie, czy... Zgadzacie się też z postawą bardzo radykalną, ultradykalną, arcybiskupa Wigano. Nigdy nie możemy opuszczać modlitwy. Przede wszystkim musimy modlić się i na klęczkach zdobywać mądrość, światło Ducha Świętego i prowadzenie, bo to Chrystus napełni nas taką mądrością, która nas uchroni, nawet jako prostaczków największych, uchroni nas przed błędami, przed herezjami. I tę mądrość zdobędziemy nie czytając książki, nie przechwalając się swoją wiedzą, nie czytając wszystkich dokumentów Kościoła, jako właśnie elektryk i prawnik czy sprzątaczka, tylko jako osoba, która się modli w pokorze i kładzie większy nacisk na rozwój duchowy, na modlitwę niż na rozwój intelektualny. Bo najłatwiej jest powiedzieć: papież zły to nie papież. Musimy poczekać na opatrznościowe rozwiązanie tej całej sytuacji kryzysowej przez Boga. Przez opatrzność, właśnie Bożą. To Pan Bóg na pewno poradzi sobie w sposób cudowny z tą sytuacją, a my nie musimy wyprzedzać przyszłości, bo nie znamy jej. Jak widzimy, Kościół się mylił nawet w osobie papieża Liberiusza. To był IV wiek i potężna herezja areańska, która zalała praktycznie większość Kościoła. Tak? Większość biskupów przyjęło tą herezję i episkopatów. Pamiętajmy o tym, by właśnie kierować swój wzrok ku krzyżowi. Więcej się modlić, więcej adorować krzyż, modlić się na różańcu, nawet uczęszczać czy słuchać Mszy Świętej codziennie. I w ten sposób uratujemy Kościół, uświęcając siebie samych, zaczynając od siebie samych, osądzając siebie samych, niż zajmując się sprawami teologicznymi, doktrynalnymi, do, do których nie jesteśmy powołani, nie mamy kompetencji, choćbyśmy zgłębili, przeczytali przez 15 lat wszystkie księgi. Nie nam jest osądzać papieża. Czy jest papieżem? czy nie jest papieżem. Musimy tutaj zaufać opatrzności Bożej. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Polecam Wam jeszcze na koniec szybciutko książki Przygotowanie do śmierci. Wspaniała książka, książka św. Alfonsa Aliguary. Książka o obronie tradycji Roberto de Matei. O masonerii. Mamy bardzo dużo książek nowych, ciekawych na temat tej tajnej organizacji potępianej przez wszystkich papieży. Praktycznie od XVIII wieku. To już wszystko na dzisiaj. Serdecznie Was pozdrawiam z Panem Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.